Jesteśmy w Zespole Szkół Agroekonomicznych w Karolewie. Aktualnie 40. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w których uczestniczy 1/3 naszych uczniów. Miejmy nadzieję, że z tych uczniów będzie finalista krajowy. Uczestniczą oni w 5 blokach tematycznych i na okręgowe eliminacje, które odbędą się na wiosnę, pojedzie z naszej szkoły 6 uczestników. Miejmy nadzieję w stosunku do poprzednich lat, że też będziemy mieć finalistów krajowych. Jestem uczennicą klasy trzeciej Technikum Żywienia. Przygotowywałam się do olimpiady z dziedziny Technika Żywienia. Zadania testu praktycznego były rozbite na trzy części, były ponadprogramowe, były bardzo trudne, ale na spontanicznie się udało jakoś je wykonać. Jeżeli do testów praktycznych przygotowaliśmy się bardzo długo. Były bardzo trudne, wykraczały zdecydowanie poza zakres szkolny, co nas obowiązuje, ale jakoś wspólnie daliśmy wszyscy radę. Jestem uczniem klasy 4 Technikum Rolniczego Zespołu Szkół Agroekonomicznych w Karolewie. Uczestniczę w 40. edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Brałem udział w bloku mechanizacji rolnictwa. Cóż, jest to moja pasja, rozwijam ją jak mogę. Szkoła mi to pomaga mi w tym, także no, cieszę się, że tutaj jestem. Pytania były bardzo nowoczesne, tak, bo mieliśmy nawet nazwy maszyn rolniczych, pojawiały się. W poprzednich edycjach tego może nie było i to był właśnie ten plus tej olimpiady, tej edycji. No, jestem uczniem klasy czwartej Technikum Rolniczego. Brałem udział w bloku zwierzęcym z Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jeżeli chodzi o przygotowanie do olimpiady, to myślę, że szkoła dobrze nas przygotowała. Brałem tam udział, ponieważ no, jest to, myślę, jedna z mocniejszych stron tutaj naszej szkoły. Pytania były średnie, jak to można ocenić. Jak mi poszło, no to dowiemy się za chwilę.
Jeżeli chodzi o przygotowanie przez nauczycieli, to mieliśmy trochę zajęć dodatkowych, ale większość to było przygotowanie we własnym zakresie. Jestem uczniem klasy 4 Technikum Rolniczego w Karolewie. Brałem udział w olimpiadzie z bloku produkcja roślinna. Moim zdaniem pytania były dosyć trudne, ponieważ niektóre mnie zaskoczyły. Ale myślę, że osiągnę dobre wyniki. Przygotowywałem się bardzo ciężko, codziennie wykonywałem kilka testów i myślę, że to zaowocuje dobrym wynikiem na koniec. Najtrudniejszym pytaniem według mnie było pytanie, czyim szkodnikiem jest osiewnik rolowiec. No, trzeba było mieć zapewne bardzo dużą wiedzę, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ja zaznaczyłem źle to. W ramach bloków tematycznych pytania nie zawsze są związane z blokiem tematycznym. Dużo tematów w pytaniach opiera się o wiadomości ogólne. Dlatego młodzież musi korzystać z różnych mediów, żeby te informacje posiąść. My jako nauczyciele przedmiotów zawodowych jesteśmy do ich dyspozycji i staramy się im pomóc, ukierunkować. Zawsze mogą liczyć na naszą pomoc.